Szczęść Boże. Mówiliśmy tydzień temu, że przyrost demograficzny w Polsce jest bardzo niski, że on jest w pewnym sensie uwarunkowany obiektywnie, bo jest pewien model funkcjonowania młodego pokolenia, czyli tego, które mogłoby mieć dzieci, ale że jednak w większości krajów udało się ten model czy te postawy przełamać, ponieważ państwo zapewniło młodym rodzinom tak atrakcyjne warunki bytu, że ludzie ci zdecydowali się na to, żeby posiadać dzieci i żeby tych dzieci mieć no, przynajmniej dwoje, bo wtedy mamy prostą zastępowalność pokoleń. Chociaż tak naprawdę byłoby lepiej, żeby tych dzieci nie było dwoje, ale przynajmniej troje. Bo to się lepiej te dzieciaki po prostu chowają. Każdy, kto ma dzieci w domu, kto miał jedynaka albo sam jest jedynakiem, to przyzna mi rację, że dzieci z rodzin wielodzietnych, a do takich zaliczamy już rodziny, które mają przynajmniej trójkę dzieci, bez wątpienia są bardziej uspołecznione, bardziej otwarte na innych, potrafią się łatwiej dzielić i łatwiej też potrafią uzyskiwać jakiś kompromis w sprawach spornych. Ja się tak zastanawiam, czy czasem nawet te konflikty polityczne, które mamy w Polsce, takie otwarte i takie nieprzyjemne i czasami takie, powiedzmy, bezwzględne postawy, nie wynikają stąd, że właśnie doszło do głosu to pokolenie jedynaków, prawda, z okresu, kiedy ta bardzo była niska ta dzietność kobiet, bo nikt o to nie dbał. No ale teraz wracając do, powiedzmy, kwestii pomocy dla rodzin. Więc pierwsza sprawa, która jest moim zdaniem najważniejsza, to jest sprawa dochodów. Bo gdybyśmy popatrzyli na badania, jakie są na ten temat, to by się okazało, że wcale nie jest sytuacja w tych rodzinach wielodzietnych tak strasznie zła, że ci rodzice to jest jakiś margines, jakieś patologiczne relacje panują w tych rodzinach, jakieś straszliwe choroby, które uniemożliwiają im po prostu normalne zatrudnienie i uzyskiwanie normalnych zarobków. Nie. Pierwsza i podstawowa sprawa tego, że rodziny, gdzie jest więcej niż jedno dziecko, bo już przy dwójce powstają problemy ekonomiczne, a przy większej liczbie dzieci są to problemy już tak duże, że potrzebna jest pomoc socjalna, wynikają stąd, że mamy patologiczny rynek pracy. Ten rynek pracy troszeczkę się w tej chwili ostatnio poprawił, dlatego że jednak rośnie zatrudnienie, rośnie ogólnie fundusz płac, chociaż nie rosną jeszcze płace poszczególnych osób. No można mieć nadzieję, że wzrosną również te minimalne wynagrodzenia, bo jest zapowiedź i są projekty na ten temat, że ludzie zamożniejsi będą bardziej partycypowali w kosztach tych właśnie tych funkcji, realizowania i finansowania funkcji społecznych, będą obciążeni wyższymi podatkami, wyższymi składkami. No ale póki co to mamy sytuację taką, że jeżeli jest rodzina, która składa się z trzech osób, to przy niższym dochodzie tej rodziny poziom życia poszczególnych tych rodzin będzie wyższy niż w rodzinach o relatywnie wysokich dochodach, ale posiadających dużą liczbę dzieci. I wszystkie wskaźniki, również te wskaźniki, które mówią o bezwzględnym ubóstwie, czyli takim ubóstwie, które już zagraża zdrowiu ludzi, potwierdzają ten fakt. A więc nie jest prawdą, że ubóstwo dotyka wyłącznie rodziny patologiczne, rodziny, gdzie jeden z rodziców jest wykluczony z rynku pracy, czy to z powodu jakiejś choroby, czy też z powodu nałogów, bo i tak bywa, nie. Czy też na skutek tego, że akurat mieszka w jakimś regionie o wysokim bezrobociu, nie. Rodzina, która ma więcej członków, jest zagrożona ubóstwem. I jak powiedziałam, do tej pory wszystkie programy, które były, nie dostrzegały tego faktu. Dopiero program 500+, który nawiasem mówiąc jest konsekwencją tego, co w trakcie kampanii wyborczej zgłaszały same rodziny. Bo te rodziny mówiły, gdybyśmy mieli po 500 zł na dziecko, to by nam wystarczyło na utrzymanie tego dziecka. Ten program 500+ rzeczywiście odpowiada temu postulatowi. Ale drugim wyzwaniem, niezmiernie ważnym, które praktycznie decyduje o tym, czy człowiek ma poczucie bezpieczeństwa, czy nie, to jest stabilny dochód. Stabilny dochód, bo on gwarantuje, że ja będę miała środki utrzymania nie tylko dziś, ale również za długi czas. I ja myślę, że ten program pana premiera Morawieckiego, który mówi o
budowie czy odbudowie całych branż w gospodarce, powinien stworzyć miejsca pracy i powinien wpłynąć na to, że Polacy zaczną wreszcie mieć poczucie stabilizacji zawodowej. Bo jeśli państwo stworzy konkurencyjne miejsca pracy, obojętnie jakimi instrumentami, bo nie musi samo ich tworzyć, to również i prywatni pracodawcy będą musieli liczyć się z tymi zmienionymi na korzyść pracownika warunkami pracy. I wreszcie trzecia rzecz i najważniejsza to jest mieszkanie. Jest ten program 500 plus mieszkanie i ten program ma promować przede wszystkim budownictwo mieszkaniowe tanie, różnymi metodami, które będą obniżały koszty utrzymania tych mieszkań, jak również koszty czynszów. Oczywiście jest lament ze strony deweloperów i ludzi, którzy dysponują mieszkaniami na wynajem, że im to pogorszy rynek. Ale ja się takimi osobami nie przejmuję. Mnie o wiele bardziej interesuje to, że polskie rodziny, zwłaszcza te młode, rozwojowe, będą miały szansę na to, żeby zdobyć własny dach nad głową inaczej niż to dotknęło frankowiczów. A co dotknęło frankowiczów, to o tym powiem za tydzień i to już będzie nasze ostatnie spotkanie przed wakacjami. Szczęść Boże, do zobaczenia.